Proszę cię. Otwórz swoje serce na miłość. Otwórz swoje serce na to, jakim jesteś. Przecież nie masz siebie innego. Być może nigdy nie będziesz inny. A co jak nigdy się nie zmienisz? Co jak zawsze będziesz taki, jaki jesteś? Całe życie masz czekać na to, aż siebie wreszcie pokochasz? Aż siebie wreszcie zaakceptujesz? Ten moment może nigdy nie nadejść. Możesz czekać do końca swego życia i się nie doczekać. Nie bój się zranienia. Każdy z nas został zraniony w życiu. Każdy z nas został opluty. Każdego z nas boli serce. Ale ty możesz wybaczyć. Możesz wybaczyć sobie i drugiemu człowiekowi. Kiedy otworzysz się na miłość, a nie odwrotnie. Najpierw otworzyć się na miłość. Nie jest tak, że wybaczenie dzieje się siłą woli. Wybaczenie to jest siła serca. Przestań wreszcie żyć jak robot z automatu, cisnąć, ogarniać rzeczy, które i tak ściągają cię w dół. Otwórz się wreszcie. Już teraz jesteś piękną, czystą wibracją miłości, która mieszka w tym ciele. Na tę chwilę masz ten moment, jedną chwilę, jeden oddech. Otwórz się na miłość. Wszyscy pochodzimy z tego jednego miejsca, magicznego miejsca. I jesteśmy tu po to, żeby kochać. Jesteśmy tu po to, żeby nauczyć się. Na początku kochać, żeby potem zobaczyć, że to jest nasza naturalna zdolność, że my jesteśmy tą miłością. To się zadzieje, jak się otworzysz, nie odwrotnie. Otwórz się na miłość. Nie czekaj, aż ktoś to zrobi za ciebie. Zatrzymaj się na chwilę w ciągu dnia. Obserwuj rzeczywistość. Zobacz ten piękny świat. Tą różnorodność form, doświadczeń, ten cały kosmos. To wszystko, co postrzegasz fizycznymi oczami, wiesz, istnieje tylko na moment. To jest wszystko wibracja. To jest chwila. Prawdziwy świat to twój świat serca. To świat twojej miłości, tam, gdzie wszystko się zaczyna. I tam, gdzie wszystko się kończy. I wędrujesz dalej. Zbyt dużą uwagę przywiązujemy do rzeczy materialnych, do fizycznego porządku spraw, które mają znaczenie. Jednak żyjąc tylko w tym wymiarze, skazujesz się na cierpienie. Kiedy postrzegasz tylko fizyczną rzeczywistość i myślisz, że to od niej zależy twoje szczęście. Oj, jak bardzo zapomnieliśmy. I oj, jak cudownie sobie przypominać. Więc przypominam tobie, skąd przyszedłeś, podróżniku życia. Bo ta prawda dociera do mnie coraz głębiej i umacnia się we mnie. Pozwoliłam sobie na to. Pozwoliłam tej nowej jakości zamieszkać w moim życiu. Gdzie nie wiem, jak to się skończy
jaki będzie ciąg dalszy tej historii. Pozwoliłam sobie wreszcie odkryć miłość, jaką jestem. Otwórz się na miłość. Kochaj. Kochaj tak, jak potrafisz. Ale kochaj. Każdego dnia coraz bardziej. Kochaj swoje serce. Wszystko w sobie kochaj. Bezwarunkowo. I z tej miłości powolutku rób te rzeczy, które podnoszą twoją wibrację, które zbliżają cię do ciebie samego. Zaufaj. Nie musisz znać efektu końcowego. Zostaw ten umysł. Nie wybiegaj teoriami. Bądź obecny w życiu. Wyłącz wszystkie teorie spiskowe, książki, te wszystkie koncepcje. Zostaw to. Twoje serce zna prawdę. Zaufaj swojemu sercu. Nie potrzebujesz żadnych nauczycieli. Do pewnego momentu być może potrzebujesz jakiegoś kierunku, wskazania drogi. Ale potem idź i ufaj. Zgubisz się znowu, poszukaj wsparcia, ale wracaj do siebie. Do siebie, w końcu to jest twoje życie. To jest twoje doświadczenie. Każdy moment to jest twoja decyzja. Każdy moment, co wybierasz myśleć. Jak chcesz się czuć. Oddychaj życiem, wypełnia się tą nową jakością. Odżywiaj się miłością z każdym oddechem. Niech wypełnia twoje życie bardziej i bardziej. Do wszystkich form różnorodności, które widzisz w oczach innych ludzi. Rozpoznaj siebie w drugim człowieku, bo wszyscy jesteśmy połączeni, tylko inaczej ubrani. I każdy z nas ma prawo wyrażać się tak, jak mu pasuje. Nikt tutaj nikogo nie krzywdzi. Zobacz, że to wszystko jest pisane ręką Boga. I On zgodził się na to, żebyśmy tego doświadczali, bo tak bardzo nas kocha. Powiedział tak, rób to, chcecie się w to bawić, bawcie się, dzieciaki kochane, bawcie się, ja wam wszystko daję. Nic nie jest złe ani dobre. Możesz robić z tym życiem, co ci się żywnie podoba. I on też cierpi, patrząc, jak my cierpimy, ale mówisz, taka jest twoja wola, okej, okay, tak wybrałeś, tego chcesz. Możesz się z nim kłócić, walczyć, mówić, że tego nie chciałeś, ale zaczniesz budzić się i rozumieć, że to był twój wybór, że tak naprawdę wszystko jest miłością i do niej wróci. Więc nie pozwól na to, żeby uwarunkowany umysł ściągał cię w dół nieustannie. To jest twój wybór. Co ty wybierasz? Patrz na życie oczami miłości. Patrz na życie oczami Boga, który w tobie mieszka. Bo On po to nas stworzył, żeby doświadczać. Więc pięknego doświadczenia dla ciebie, podróżniku życia. Trzymaj się ciepło.